Cześć, witajcie na kolejnej części kursu. Wracamy do kolęd i dzisiaj zajmujemy się kolędą Mizerna Cicha, Stajenka Licha. Zapraszam do oglądania i ćwiczenia razem ze mną. Jeśli chodzi o kolędy z czwartej części, to będą wszystkie opracowane przeze mnie i podzieliłem je na kilka poziomów. Na przykład Mizerna Cicha będzie miała pierwszy poziom, drugi i tak dalej. Każda kolęda będzie podzielona na takie właśnie poziomy trudności, więc możecie sobie zacząć właśnie od tych najprostszych i stopniowo sobie przechodzić do tych nieco trudniejszych wersji. Chyba że od razu chcecie zacząć od trudniejszej, ale nie będę przedłużał, od razu przechodzimy do grania. Tak więc, jak widzicie na swoich nutkach, które wyświetlają Wam się również na górze albo może już wydrukowaliście, mamy tutaj bardzo proste opracowanie. Po prostu w lewej ręce mamy półnutę z kropką, czyli trzymana jest tak długo, jakby trwała półnuta z ćwierćnutą. A prawa ręka ma przede wszystkim ćwierćnuty, ewentualnie w niektórych taktach również jest półnuta z kropką, ewentualnie jeszcze ćwierćnuta. Jest też podpisany tekst, więc w razie czego możecie śmiało sobie to śpiewać. Jeżeli macie pedał sustain, no to również warto go tutaj używać, ponieważ dodaje to dodatkowego takiego charakteru tej kolędzie. Ale nie chcę tutaj się rozwodzić na ten temat, tylko od razu przechodzimy do grania. Metrum 3/4, klawiatura tutaj, no to tradycyjna, wszystko jest normalnie. I zwróćcie uwagę na to, w których dokładnie oktawach zaczynamy grać. Jeżeli mamy tutaj ceras kreślne, to dźwięk dla prawej ręki będzie oktawę wyżej, czyli ceras kreślne, C dwukreślne i zaczynamy tutaj od tego dźwięku E, czyli E dwukreślne. Natomiast od ceras kreślnego, jeżeli chcemy iść lewą rękę, jeżeli chcemy znaleźć dźwięk z lewej ręki, no to przechodzimy oktawę niżej, czyli jest to oktawa mała i dochodzimy aż do A z oktawy wielkiej. Raz kreślne, oktawa mała, oktawa wielka, więc wchodzimy tutaj już na rejon oktawy wielkiej. Więc dwukreślna, wielka. Dlatego jeżeli ćwiczyliście gamy, powinniście już bez problemu znać te oktawy, ponieważ graliśmy tutaj właśnie zarówno właśnie do góry, jak i na dół. Od tych dźwięków również. Tam ostatnie ćwiczenie powinno być właśnie z tej gamy wielkiej się zaczyna. Tak? Jeżeli chodzi o gamę, zaczyna się właśnie w oktawie wielkiej. Ostatnie ćwiczenie i idzie aż tam do góry, w zależności do którego C sobie chcecie dograć. Ale myślę, że znacie te nuty, więc nie będę się tutaj wielce rozwodził. Więc lewa ręka A, prawa ręka E. I zaczynamy sobie wolno licząc, będziemy grać. Raz, dwa, trzy. 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 Jeśli chodzi o tę kolędę, to już jest właściwie to, co jest rozpisane. Oczywiście, nawet jeżeli się uczycie dopiero grać, możecie starać się już powoli tutaj tempo dostosowywać do właściwego. Czyli nawet jeżeli byście śpiewali, no to właśnie by było Mizerna cicha, stajenka licha. Także musicie dążyć do tego tempa. Wiem, że może nie być do końca wygodna do śpiewania taka tonacja, ale przede wszystkim zależało mi na tym, aby rozpisać to bez po prostu jakichś krzyżyków, bemoli i innych utrudniających tego typu rzeczy, bo do tego jeszcze sobie zdążymy dojść. Więc jest to w tonacji amol, jeżeli kogoś by to interesowało. I możecie się jeszcze bawić właśnie dynamiką, takim, czyli poprzez frazowanie możecie również tutaj te emocje już powoli zacząć przekazywać.
czyli gramy tak, jakbyśmy rzeczywiście mówili. Czyli mówimy mizerna cicha, stajenka licha. Możemy to potraktować jako całość. Mizerna cicha, stajenka licha. Czyli gramy właśnie też tak. I dopiero idzie... I zaczynamy od nowa. Tak więc, jak widzicie, grałem to za pomocą właśnie dynamiki i za pomocą jakiejś tam artykulacji, przerw, zatrzymań. Po prostu starałem się w jakiś sposób to modelować, żeby to nie było zwykłe takie właśnie wytrzaskane jak za pomocą metronomu. Bo to nie o to chodzi, żeby to właśnie było takie typowo mechaniczne, tylko to ma być faktycznie... Także musicie sobie sami dostosować do własnych upodobań, do własnych możliwości sposób grania, interpretacji. Jeżeli chodzi o palcowanie, to jest tylko i wyłącznie moja propozycja. Jeżeli chcecie, możecie sobie coś zmienić, pokreślić, poprzerabiać, jakkolwiek tam chcecie. Notujcie sobie na tych nutach, one są do waszego użytku. Jeżeli wam nie pasuje palcowanie, skreślacie, piszecie swoje. Więc śmiało, w żaden sposób tutaj nie narzucam, że tak ma być, bo sam sobie czasami gdzieś tam podkładałem, zmieniałem w jakiś sposób, więc... To wszystko zależy od Was, tak żeby Wam było wygodnie. Myślę, że jeżeli chodzi o tę część, no to jeżeli chodzi o ten utwór, tę kolędę, no to na chwilę obecną mamy wszystko w tej lekcji. Była to kolęda z poziomu pierwszego, mizerna cicha stajenka licha. W następnej przechodzimy poziom wyżej i będzie ciutkę trudniej. Więc jeżeli tylko chcecie, wyćwiczycie to, no to zapraszam Was oczywiście do kolejnej wersji. Nie będę się rozgadywał. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, podsyłajcie dalej i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Trzymajcie się, cześć!